Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Saliwan i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Obcy Izolacja. Jest to, o ile się nie mylę, trzeci odcinek, w którym nasz fabuła idzie do przodu. Właśnie znaleźliśmy broń do samoobrony i ogólnie zbieramy też tej rzeczy, ponieważ znaleźliśmy czytnik danych, albo przynajmniej sprzęt do hakowania, tylko potrzebujemy karty dostępu, żeby móc łamać kody. Powinniśmy iść dalej. Karty danych w dziale obsługi technicznej. Akurat tutaj znaleźliśmy pistolet. Tylko nie wiem, pod jakim klawiszem mogę sobie broń przełączyć. Mam broń chyba w ręce. Scroll się nie zmienia. O! Mogę użyć tej karty, co mam. Chyba jestem bezpieczna, ale pewności nigdy za wiele. Chyba jestem. O kurde. Stary, coś cię przedziurkowało. Praca. Identyfikator. Pewnie to jakiś zawartość dodatkowa, która mogła się przydać. Bo jedno urządzenie, wejdziemy tu. Oh God. O kurde, gościu. Na to, że mamy przepis. O ile się nie ma granat hukowy, jak sama nazwa mówi, to powoduje, żeby on ściągał tylko uwagę. Rejku, na co to? Się tu dostać. Można w ogóle? Chyba jak znajdę ten kod cały dostępu, bo mam obłędne urządzenie. Ale nie przedłużając, ruszajmy dalej. Amunicja. Super. Czarna skrzynka. Szkoda mi, bo żebyś stąd dostał.
Co jest grane? A, tu mam przy tej karty. Raz, to może będzie coraz lepiej. Czy powinno być? Mogę tu się włamać? Super. Podłoga. Udało się. Lepiej jest. Jest gościu, kurde, sobie wyraz twarzy. Detonator. Message from Marshal Waits. This is Chief Porter in tech support. Look, there's nothing on this flight recorder, Waits. We've broken God knows how many corporate confidentiality agreements and come up with zip. Nothing except the Weyland-Yutani logo and an empty readout. Now these things are built to last. So either someone on board the Nostromo asked its mother core to wipe it clean, or somehow the data's been corrupted before it got here. Can you fill me in on why this was a priority job? Komuś na tym zależało, żeby te dane nie dotarły, ale ktoś był ktoś zagarnął za siebie. No i dobre pytanie. Czemu tych danych nie ma? Szybko tylko. To jest nie taka możliwość. Zrobię leczy heksa. Niski poziom mocy. Czy to można zapalić? No, tylko nie papierosa. Lampka się paliła. Kada bezpieczeństwa. Jest takie przejście po prostu? Chyba takie, że po prostu ominąć. Zobaczę, może nie wszystkie są takie. Weźmy trochę tych części jednak. Tak ciemnym rogu. Czemu takie dźwięki ja słyszę?
podobał mi się tutaj. Osobiste. Do portera. Szefie, dobra wiadomość jest taka, że archiwizacja wewnętrzna poczty Sewastopol związana z zamknięciem baz jest już w 80% ukończona. Poczta jest odłączona od systemu Apollo, ale komunikator wciąż działa. Wszyscy, którzy jeszcze tu są, mogą z niego korzystać. Zła wiadomość jest taka, że osoba, która montowała system, chciała zaoszczędzić nasz sprzęt i mieliśmy kilka wycieków. Mike Tanaka bada właśnie te sprawy. Ściągnęliśmy go tutaj, bo jest specem od archiwów i z tego co widzę zna swój fach. Chciałem, żeby pan wiedział to wszystko z wyprzedzeń, Franco. Dobra. Sebastopoła za postępu. Julia Jones zapomnienie podczas odosobnienia. Stacja kosmiczna, której nikt nie potrzebował, prowadzona przez firmę, którą wszyscy zapomną. Sebastopol stał się kosmiczny za ścianki. Na stacji znajduje się 10% optymalnej populacji. Z optymalnej, czyli to było wyludnione miejsce. Stacja do końca opusta, sklepy, punkty usługowe zabite na głucho. Zamówienia na produkowanie niskim kosztem androidy Sexona już dawno przestały spływać, a przestarzała SC nadzorcza od Apollo cały czas się psuje. Jak do tego doszło, jest ważniejsze, gdzie się podziały te wszystkie miliardy dolarów wtopione w ten projekt. Nazywam się Julia Jones, mieszkałam na Sewastopol 2 miesiące. Skompilowałam wówczasniejszy raport do Colonial Times. Upisałam w nim wówczas negatywne skutki zbyt agresywnej ekspansji naszej korporacji na obszarze zewnętrznych rubieży. Czyli tak naprawdę jesteśmy na dosłownym zadupiu. Prawie jak w Polsce. Często bywa. Dźwięk pusty. Jeszcze raz, bo chyba zostało mi to użytkowe na sam koniec. Mam nadzieję, że nic nie przyjdzie mnie, tylko nie weźmie. Dobra. Wychodzimy z tego. Amunicja. Super. Teczkę możemy robić. Super. Blokady bezpieczeństwa. Chwila, może to coś jest. Skoro my tak tu chyba idziemy, to chyba tutaj trzeba tędy przejść, nie? A, przejście takie szybsze. Fajna opcja, dobra. Powracajmy z powrotem do siebie. Tu? Dobra. Dobra. Co tam? Serce dwa razy szybciej, ja to czuję. Kurde, w to nie można jechać, prawda? Sakuje windy do działu łączności z Sexon. Czy to znaczy, że mamy wrócić? Kurde. Okej, już chyba gra daje nam do zrozumienia, że Senność będzie nas tulił przez chyba resztę tej gry.
można się chodzić pod stołem, Jezu. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Bez wątpienia będziemy wracać chyba tą samą drogą. Bo tu tam byliśmy. Ze śmieciem, kurde, jeszcze nawet nie mam... Pistolet to raczej dla niego, to jak pistolet na wodę dla normalnego, dorosłego człowieka. Tylko go rozdrażasz. Skurde, człowieku, gdzie ty jesteś? Chociaż nie, lepiej nie wiedzieć. Czyż zależy. Żeby tu gdzieś kurna chodził? Ty... Wpieprzył się do rury. Mamy spokój na chwilę. Na chwilę.
co mnie najbardziej wkurza, to walona muzyka. Ona najlepiej tu podbija. Chodźmy tu. To jest zejście na dół. O kurde. Chyba to było dobre posunięcie z tym zaworami, bo zrobiło się mniejsza widoczność. O Jezu. A, mogę tak zasłonić. A ja nie mam tego palnika. Chyba będzie w późniejszej fazie gry. Ty wszystko wziął? Dobra, pojedźmy tam. Wygląda na to, że to jest po prostu tyle miejsce. Gdzie tu przyjdzie? Kurde. Auć. Pierwszy skalp. Auć. Dopadł mnie. Skurwie. Nie słychałem go tak dobrze. Widocznie on zaskoczył tu za moją dupą. Dobra, cza. Posilić się cukierkiem. Cholera jasna. Aż tu? Ja pierdziule. To tyle czasu mi to zajęło. Naprawdę? Kurde, speedrun trzeba zrobić. Nie zapisałem wtedy. Mogę to pominąć? Najgorsze to, że teraz musimy szybko to wrócić tamtym, bo nie chcę, żeby ci się minudzili.
muszę teraz naprawdę pilnować tego zapisu, żeby unikać takich sytuacji. Jeszcze raz przepraszam. Nawet co tam masz, nie? Szczuraj się. Za dużo zenko Martyniuka. Nic do niego nie ma, po prostu za dużo. Też identyfikator lecimy. Bardzo często wszystko wziąłem, żeby nie było zaraz jaj, bo chyba ten będziemy wracać. Jak anulujemy ten protokół bezpieczeństwa. Nie wiem, czy mi zapisuje w ogóle to, co ja zrobiłem, co odkryłem, kurde. Pytaliśmy to. Już nie chcę tego Xenusia, już wiem, że on może przytuli ogonkiem.
zapiszmy to po spotkaniu z naszym alienkiem. Byście wszystko dobrze słyszeli, teraz mam nadzieję, że będzie jaj. Powinien to być kurna zapis. I zaczynam rozpierduchę. Spierdzielamy. Spierdzielamy. Polowanie trzeba zacząć? Kurna, was posrało. Ja się jego samego nie boję, boję się tylko, że będę musiał kurna przychodzić cały czas, nie? Że on wypieprzy mnie z dupy. No wiadomo, kurde, że bieganie to jest samobójstwo. Kiedy on się zapieprzył z tymi, to jeszcze mogą przez chwilę biec. Hello? My name's Ripley. Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seaton is losing the tech race. Jesse. Wow, fajny hełm. O, żeby się stara zgrzebać. Te drzwi mogę nam dostęp? Nie. Chyba tych tu.
Jones. Always there, always helpful, always working for you. Cosmogenics are made to be simple. No emotional simulations. No micro qualities. They just work for you, so you can get on with life in perfect peace of mind. Zobaczmy to, co było, bo może to będzie istotne. Sprawdźmy, czy jak włączymy dostęp do drzwi, to nam ten zamknie to, co my dopiero wyszliśmy. Zamknęło. Dobrze wiedzieć. Ruchmy to, co było. Coś wierci. Nowy. For your comfort and reassurance, our working Joe synthetics are designed to be instantly recognizable. Nie wiem, czy im ufać. I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency! Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. Odradzasz? Może tu coś jest? Też palnik jonowy? Same palniki jonowe. Że przynajmniej na razie jestem bezpieczny od obcego. Co to te dziwne androidy? Co ty tu masz? Czy te androidy tu pracują nadal? Tylko to dziwne, że stacja się rozpieprza, te gówniaki dalej pracują. W ogóle to ile... Mam wrażenie, że idę w paszczę lwa. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak uważam, ale tak mam takie przeczucie. Tam też pewnie palnik jonowy potrzebny. Czujnik ruchu. Some kind of tracker. It's been modified. O kurde. Nie ma. No, no problem. Dobra, bierzmy co tu się da. Jakiś element. Nie mogę tego kleju w tubce. Jakieś plany. Bierzmy co się da. Przydałoby się zapisać grę i powoli kończę odcinek. Jeszcze tutaj wiadomość przeczytam. Jak zamknąłem ręcznie drzwi na górę, nie chcę, żeby zażył jakiś wypadek do czasu, kiedy idziemy, myślę, co się dzieje. Szef. Błąd, nie można odczytać. Ani w bezpiecz wyglądał, nie chcemy pokazać nowego świata, nie chcemy pokazać nowego świata, chcemy, byście odkryli go razem z nami. Możecie sami poczytać, zastopować film. Okej. Wydaje mi się, że to przedstawię. If you get this, I'm making my way to Seeks and Communications now. I didn't wake you because I knew you'd try and stop me. Please understand, this is our best shot. Someone's got to reestablish communications. We need to make sure the officials back at home know what's going on here. Don't worry about me, I'll be back. I'm not gonna leave you and Claire alone. Huh? No i to wszystko. Chociaż? Obejdę dostęp do drzwi. O, dostęp do modyfikacji instalacji. Może coś uda nam się tu zrobić jeszcze. O. System oczyszczania powietrza, system nagłośnienia. Po co powietrze mieć czyste?
możemy iść dalej. Tylko by się kurna grę zapisał, już powinien trzeba kończyć odcinek. Nic nie ma. Dobra. I w tym oto miejscu zakończymy na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo spotkaliśmy w końcu Xenusia. I zapowiada się, że będzie więcej takich spotkań romantycznych przy świecy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!